Cześć, witajcie, z tej strony Gaźmis, witajcie w kolejnym odcinku ze sprawdzania polskich map do gry Farming Simulator 19. No i dzisiaj sobie jesteśmy na mapie Polesie, ostatnio sobie na live'ach na niej pogrywam. Jest mapka od Karaska, autor Karasek oczywiście. Była coś, mapa od niego chyba związana z Mazowcem, coś z tego co pamiętam. No i jest Polesie, z ModHuba oczywiście i mapka bardzo fajna, fajny klimacik ma. Małe pola i takie głównie pod 60 zetora i taki, no nic większego, tak? No i tak, dzisiaj sobie zaczniemy od tego. No i tak, przechodzimy do landów, oczywiście mapa z ModHuba, minimapa jest. Na mapie jest ponad 50 pól, ponad 50, nawet 70 pól, ponad 70 pól jest. Oczywiście wszystko działa, PDA działające, fajne PDA zrobione. No i co, przejdźmy sobie tutaj do gospodarstw. Mamy dwie gospodarki, oczywiście ja sobie gospodarkę na live'ach zbudowałem, bo wiecie, nie będę grał na oryginalnych gospodarkach, bo mi się to nie podoba. Znaczy nie, podoba mi się, ale no na niektórych mapkach nie buduję, a raczej staram się zazwyczaj budować gospo. No i tu mamy pierwsze gospo, mamy tutaj gospo ze świniami, wszystkie budynki oczywiście są z ModHuba. No i tutaj mamy to zagrodę dla świń. Ten budynek od Karola właśnie, chałupka, wiata, no i ty macie już wyjazd na takie małe poletko, także fajne, niespoko. Tutaj mamy drugą gospodarkę, na której ja gram, tylko ja sobie opoedytowałem i zbudowałem pod siebie. Mamy chałupkę drivera, mamy tutaj kolejny budynek od Danieliksa bodajże to jest. No i też obora drivera, taka gospa z krowami mała, czyli gara, wszystkie to budynki każdy powinien znać. Bo to wszystkie są budynki wydane, tylko są dodane do mapy jako plecable i możecie je sprzedać. To jest czarnego kurnik. No i tak to właśnie się prezentuje. No mapka fajna, mała, znaczy nie jest taka mała. Tutaj idziecie, macie koniec mapy. O, w tym miejscu. Tu jest dojazd do lasu. Tutaj możecie sprzedać sobie drewno, to też jest chyba jako plecable. No i tutaj macie drogę leśną, w sumie co tam będę lato pokazywał. No i tu macie taki dojazd do Bajorka. No i takie o pola z tyłu. Ale my się zajmiemy najpierw gówno sosa, a później pochodzimy po tych polach malutkich. Po polnych drogach, sorry. Mamy główną drogę, tutaj macie rozwidlenie, a tu macie mleczarnię i finie się respicie ogólnie, znaczy sklep spożywczy, tu jajka można pewnie sprzedać. Tutaj mamy, patrzcie jaki fajny klimacik, no mapka, teren ma fajny, wszystko ma fajne. I tak, tutaj macie łąki, naprawdę, ja sobie kupiłem tą łąkę bodajże na singlu. No i łąka tak się prezentuje, bardzo fajna łąka, a nie tą łąkę kupiłem, tak tutaj, tutaj macie takie, no pola z łąkami, trawa rośnie, gotowe do zbioru. No i idziecie sobie tutaj, macie taki młyn stary. Tutaj macie mleczarnię i tutaj jest to pole, które kosiłem na live, takie długie, 77 ary, ale bardzo długie. Tutaj macie kolejny skup, taki większy, oczywiście nie wiem czy jest biogazownia, ale tego nie odkryłem, pewnie nie ma biogazowni. Ja mi się wydaje, że jak ModHub to powinna być biogazownia, ale to zaraz sami zobaczymy. I tu jest zakończenie mapy już, fajnie zrobione, tak nowocześnie już. No idziemy sobie w tą drogę, bo tu ja w tym nie byłem. No i tutaj też macie jakiś taki starą ustaną mleczarnię do urbexu, taki można powiedzieć pseudo stare gospodarstwo PGR, może jakaś ubojnia czy coś. A tu jest handlarz zwierząt z tego co widzę. Dobrze, fajnie wiedzieć. Tutaj też takie malutkie poletka są. No i to jest fajny klimacik na tej łące. Na tej łące jest fajny, to macie taki stół, tam widać jakiś młyn w oddali właśnie. No i tak to właśnie się prezentuje. Bardzo fajna mapka, polecam każdemu, jeżeli ktoś chce pograć sobie na małych maszynkach. Idziemy sobie tutaj, mamy statyczną gospodarkę, sklep, mały sklep. Krasroll maszyny, chyba Karasek pomyśl sobie zrobił pod swój nick tak jakby sklep. W sumie fajnie. Tu jest skup. Ogólnie fajnie, jakby to było można też sprzedać, bo to jest fajne miejsce na gospodarkę. A jeżeli chcecie tu gospodarkę robić, to musicie to już wywalać w giancie wszystko, także no. Tu jest też takie rozwidlenie dróg. Eleganckie. I tu jest zakończenie mapy. Tu już nie możecie w polu robić. Możecie chyba do tego pola robić w polu. O kurwa, zbugowałem się.
Tak, do tego pola możecie robić w polu. Do 50 nic więcej już nie możecie. Tutaj też jest jedno z moich pól, które mam na streamie kosiłem ostatnim. Tutaj jest też takie fajne. O, tu jest takie pole leśne, ja to muszę wam pokazać. Ja lubię takie o klimaciki. Klimaciki, no nie klimaty. I naprawdę bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Następnie mamy tutaj też kolejne pole, też taki fajny zagajnik leśny. Ale tutaj pytanie do autora, dlaczego tutaj nie ma trawy? Wiem, wszczepiam się do błędów, no ale no drzewa rosną centralnie nam w polu, no nie? Także tutaj jak widzicie mamy pierwszy błąd na mapie. Znaczy, nie wiem czy to błąd, tylko nie dopracowali, no nie? Myślę, że może Karasek obejrzy to i to poprawi w aktualizacji do mapy. To jest na polu 55. Dobra, lecimy dur. Tutaj, gdzie tu lecimy dur? Gdzie ta droga, co ja chciałem pójść nią? Lecimy sobie dalej. Ale tędy sobie polecimy chyba. Nie wiem, gdzie ta droga jest, bo się pogubiłem. A tu jest ta droga. I tak, dodatkowe uprawy to jest żyto psem, żyto lucerna. I nic więcej. Nie ma trawy na sieniach na Lerbachu, ale może będzie. No tu macie lucernę. Lucerne, lucerne! Dobra, nie będę się wydurniał. Dobra, tutaj mamy taki przejazd. No i tu jest chyba największe, jedno z większych pól na mapie, czyli pole numer 72, czyli tu jest pod takiego już Ursuska, jakiegoś zatorka. No i tutaj jest koniec mapy. No i to w sumie polataliśmy po mapie, pokazałem. No i tak, no co do terenu, mapka jest bardzo, bardzo fajnie zrobiona, dopracowana. Tu macie jakieś klify, wszelaki. O, tu jeszcze nie byłem. Tu macie właśnie jakieś, tu macie tą drogę taką fajną, co ja jeździłem 60 na live, znaczy 30 na live, tędy jechałem i tu się pogubiłem w ogóle. To pole też jako do mnie nalewy na singlu, tylko pytanie, czy tu jest zrobiona trawa właśnie koło tych drzew. Tu już jest zrobiona trawa, tak, że już nie będę się wszczepiał. Tutaj tak samo. Tu macie też cliff. Też tak dosyć fajnie to wygląda. No mówię, mapka jest jak najbardziej fajna, do klimatycznie zrobiona, bardzo klimatycznie. O, tu macie też taki fajny dojazd do pól. O, w tym miejscu mówię. Bo patrzcie, jedziecie sobie, jest takie coś jak u nas kiedyś było zrobione. Jest droga przez pole normalnie. Centralnie droga jest przez pole zrobiona. Także tak, coś takiego u nas było parę lat temu robione. Jeszcze jak drogę miałem... Znaczy, jeszcze jak drogi nie zaoraliśmy, bo później to drogi zaoraliśmy i nie było tych dróg już. Także, no... Była droga polna, ale nie ma drogi polnej dojazdu do pola, tylko no... Także tak, no mapka bardzo fajna pod względem klimatu, górki, nie górki, każdy znajdzie coś dla siebie. Tylko mówię, jeżeli chcecie grać na takiej ciasnocie, na takich ciasnych gospodarkach, to okej, jakaś 30, 60 max. No ale jeżeli tak, to trzeba sobie zbudować swoją gospodarkę, tak jak ja to robiłem na live. Ogólnie mogę mówić trochę przez nos dzisiaj, bo mam lekkie zapalenie zatok, ale tam pomijam to. Także co, link do mapki macie w opisie, oczywiście pewnie każdy ją widział na modkabie, ale kto nie widział, to macie link do mapki w opisie. Ja ocenię mapkę 10 na 10, także no. Dziękuję ludziska za oglądanie, trzymajcie się, do następnego, cześć.